Dzień dobry. Nie pamiętam, jak to było ostatnio? Team płatki, team mleko? Śniadanko. A za 10 minut startuje Community Day. Zapraszam do oglądania. Dobra, przez to, że późno wstałem, to zaczniemy sobie oczywiście w domu. W poradniku ostatnim, tym co wam pokazywałem w piątek, zapomniałem jeszcze jednej ważnej rzeczy. Jest to to, że ostatnie pół godziny, jak wiecie, są spawny, które mają pół godziny i są spawny, które mają godzinę. Znaczy nie wiem, czy to wiedzieliście, czy nie. Jeżeli nie wiedzieliście, no to dajcie znać w komentarzach. Mamy półgodzinne spawny, tak? Albo które no, trwają po prostu godzinę. Więc ja, jeżeli wiem, że zaczynam, nie wiem, na Starówce w Warszawie, czy wiem, że zaczynam w domu, tak? To przez ostatnie pół godziny nie łapię nic. I jak mogliście zauważyć wcześniej, te wszystkie Jigglypuffy zmieniły się w Swablu. Więc to jest taka dodatkowa, wiecie, szansa na shiny, tak? Jeżeli macie, nie wiem, 4, 2, 8 spawnów w domu i nie złapiecie tego przed godziną 11, to o godzinie 11 one się zmienią wszystkie w Swablu. Więc dobra, jedziemy. Shiny checki. A nie zrobiło się partly cloudy. Jest cloudy cały czas, dobra. Mamy kwestiora na Swablu, spoczko. Dobra, ja sobie tutaj szybko połapię je na fast catch triku. To fast catch trick wam pokazywałem oczywiście. Nie skupiam się tutaj na excellentach. Hej, jest shiny pierwszy, shiny numer jeden w domciu. Spoczko. Więc dobra, dobry start. Ostatnio, jak pamiętacie, na Community Day niestety shiny nie było. Dopiero były później, dużo, dużo później. Zobaczymy. Dobra. Jeszcze mamy chyba tutaj dwa albo trzy do sprawdzenia. Na pewno już nowy incense jest. Dobra, nie są shiny, ale jest jeden, no to ja jestem generalnie happy, więc teraz kierujemy się do auta. Dobra, nie jest shiny, idę poszukać go plusa, bo znowu gdzieś go zgubiłem. I lecimy łapać z Fablu. Właśnie. Dobra, 12 tysięcy candy, no nie wiem ile złapałem. Nie itemsy, tylko Pokédex. Dobra, policzmy te 5-6 tam sztuk. Widziane 3625, 2597. Ok. A w ogóle jaka to IV-ka wyszła? Tragiczna. No, czego było się spodziewać? Bez boosta. Dobra, nie jest shiny. Idziemy. Generalnie ja telewizji nie oglądam. Ale chyba dzisiaj można już na zewnątrz chodzić bez maski, nie? Nie ma żadnych shiny nowych. A nie! Patrzcie, przed chwilą sprawdzałem. Nie było shiny, jest drugi shiny. Słaba IV. Ale dobra, wsiądźmy do samochodu. Fuh, się nagrzał. I mamy do sprawdzenia jeden shiny check. Bo generalnie dzisiaj w nocy jeszcze byłem oczywiście na takim, wiecie, przed Community Day. Pozbierać po prostu kulki na stopach w centrum. Shiny Gible. Nie setka. Dobra, złapiemy go sobie na pineapie. No i okej, okay, wywietrze auto. Dwa shiny, 20 minut. Nie tak źle. A no i to co wam mówiłem, oczywiście bonus, tak? Zapomniałem, zanim ruszymy. Cyk, ładnie. 5 km, 800 metrów, dyszki, cyk, 1,7 km i dwunastki. Tylko 2 km do przejścia, więc oczywiście wrzucamy wszystko. Wiadomo, samochodem nie będzie tak jakoś super to się przechodzić, no bo samochód to jednak samochód, tak? Czasami jedziemy 50, czasami wolniej, więc to nie nabija się tak szybko. O! A, wykluł się. Aha, bo się wykluły. Gibble się wykluł i kolejny shiny z Fablu się złapał. No to nice, nice. Spoczko. Jedziemy. Także niestety, kochani, mam dla was złą wiadomość, ponieważ
Nie zorientowałem się, że padł mi mikrofon i po prostu no nic z tego Community Day nie nagrałem. Także mam nadzieję, że mi wybaczycie. Podsumujemy sobie to wszystko dzisiaj tutaj w domu. Mam nadzieję, że widzieliście odcinek z 50. levelem, który był wczoraj na kanale, chyba wczoraj. Także kto nie widział, zachęcam oczywiście do obejrzenia. Dobra, przejdźmy dzisiaj od początku. Zaczęliśmy od Lucky Trade'a, którego robiłem praktycznie w nocy, jak byłem, wiecie, zawsze przed Community Day jadę do miasta na stopy, żeby zebrać kulki, żeby po prostu no, mieć czym rzucać, tak? Więc tam spotkałem się na Lucky Trade'a. No i oczywiście tradowaliśmy Giratinkę. Mogłem tradować Mewtwo, ale mówię nie. Mewtwo, już koniec tych Mewtwo, bo naprawdę wychodzą tragiczne IV. No i oczywiście wyszła Giratinka 2064, także 13, 12, 13. Także no, kto widział ostatni odcinek dla tych o mocnych nerwach, to wie dokładnie, co się z nią stanie. No ale to nie dzisiaj. Zazwyczaj robię to na transfer candy razy dwa, tak? No bo w sumie jeden candy, no to zawsze wiecie. Dodatkowo. Także to by było tyle, jeśli chodzi o przed Community Day. W trakcie Community Day. Dobra, zróbmy sobie tak. Cyk. Wyjdźmy. Combat Power. Dobra. W trakcie Community Day oczywiście mieliśmy 1/4 wykluwania jajek, tak? 1/4 dystansu. Więc oczywiście coś tam poklułem. No i chyba z pierwszej serii dyszek wyklułem Emolgę 100% IV. Także no bardzo, bardzo się ucieszyłem, tak? No to była, nie wiem jaka to była godzina, koło godziny 14. Tak, liczyłem sobie shiny. O 14 już chyba miałem koło 20, nie, o 13 chyba już miałem 20 sztuk. I mówię, kurczę, idę na rekord. Bo generalnie spotkaliśmy się z Maćkiem, przesiadłem się ze swojego auta do jego auta i po prostu no, miałem taki styl, jak Losiek miał ostatnio, tak? Czyli ja po prostu siedziałem na siedzeniu pasażera, tak? Więc mogłem sobie wszystko łapać, a nie na GoPlusa prowadząc auto, więc no, chciałem bardzo shiny setkę, jakieś dobre IV, ale do shiny przejdziemy za chwilę. No właściwie możemy w sumie teraz już przejść. Także Emolga 100%. Na koniec również to nagrałem to, bo po prostu mówię ostatnie jajka, mówię może coś tam się wiecie jeszcze wykluje. No i wykluła się shiny Ninkada. Byłem w szoku. No, generalnie z tych jajek myślałem, że będą się kluć Swablu, tak, z tych dwójek, ale z dwójek kluła się praktycznie no tragedia, jakieś Drowsy, Woopery, nie pamiętam co tam jeszcze, ale no praktycznie wszystko to było transfer. Już później praktycznie wyłączyłem sobie kręcenie stopami, żeby wykluwać jakieś 7-kilometrowe jajka z giftów, no ale no też tam parę giftów się wykluło, ale no to wiecie, no nie będę wam tego pokazywał, no bo moim zdaniem to bez sensu. Także jeśli chodzi o shiny, podsumujemy sobie dzisiaj shiny H 0. A, ponitka. Dobra, no widzicie ponitkę. Ponitka dosłownie przed sekundą. Od Ani z patronami właśnie zrobiliśmy rajda i w końcu moja pierwsza shiny ponita. Udało się ją złapać, więc generalnie bardzo, bardzo spoko. No widzicie, tutaj też jest Nikada, więc mamy H 0 41 sztuk. Ponita Ninkada, czyli mamy 39 Swablu, tak? Więc na Community Day Swablu 39 sztuk. Myślę, że spoko. Nie ma tragedii, ale jeśli chodzi o IV, no to jakiś tam super. No tu jedynie było 3-4-3 z Questa. Dwa chyba shiny albo 3 shiny miałem z Questa. No nie był żaden 3-5-3 niestety, nie było żadnej setki shiny, no bardzo, bardzo ubolewam, no spotkaliśmy się na mieście i widziałem u innych
po dwa szundo, no... A ja nie mam żadnego. No kurczę, no znowu kolejny community day i bez szundo. No ale no trudno, no zdarza się, tak? Zdarza się. Niektórzy mają szczęście, niektórzy nie. Dajcie znać w komentarzach, czy ktoś z was złapał oczywiście szundo. Także, no wiecie dobrze, no nie będę tych 39 sztuk trzymał, tak? No bo no, praktycznie nikt tego nie będzie chciał. Tak jak mówiłem, Altaria nie jest jakimś tam super, tak? Poksem, no będziemy potrzebować tylko i wyłącznie ją do tego boosta dla drużyny naszej całej, tak? Jeżeli będziemy walczyć smokami, tak? Albo wróżkami. No i generalnie bardzo, bardzo polecam wam to właśnie. Zapomniałem wam powiedzieć o tym, jak sobie wyjdziemy. Ja sobie wrzuciłem incensa na 21 godzin, tak? No bo mamy jutro, jakbym chciał sobie pograć, tak? Powiedzmy, nie wiem, wstanę o 9 do 20 praktycznie będę miał, powiedzmy, podłączonego GoPlusa, bo później będę szedł do pracy. No to zmarnowałem tam tych 7, tak? Incensów. 7 razy 3, 21. A grając po prostu, i wiecie, no dzisiaj będę jeszcze grał, tak? Tutaj powiedzmy, nie wiem, 22, 23, 24, więc mam non-stop incensa. No i jutro mam go cały dzień, więc jeśli macie dodatkowe jakieś zasoby, oczywiście, i możecie pozwolić sobie na to, żeby na następny dzień wrzucić po prostu te parę incensów więcej, no to macie, tak, powiedzmy, wstajecie o 9, idziecie spać, powiedzmy, nie wiem, o 21, to jest 12 godzin, to jest 12 incensów, tak? A tutaj wrzucając te incensy podczas, przed godziną 17, tak, bo to przed godziną 17 wrzuciłem to na koniec zupełnie, więc mam kolejne tak jakby te 21 godzin rzucając tylko i wyłącznie 7 incensów. W ogóle była taka opcja, w sensie nie mogłem w ogóle rzucić kolejnego incensa. Mamy ich 13, ale w ogóle się nie pokazywały w bugu, żeby je rzucić, więc to był taki jakby max tego, co mogę rzucić. Chyba na 24 godziny jest właśnie max na to, żeby było wrzucone. Także to była jedna porada. Jeszcze jedno, co wam chciałem powiedzieć. Aha, Altaria, mega Altaria. Teraz na przykład na te dwa ostatnie dni eventów, tak, mamy dużo Pokemonów typu Fery i dużo Pokemonów smoczych. Więc teraz, jeżeli zrobimy mega ewolucję Altarii, no to dostajemy dodatkowy candy od smoków i od Fery. Więc bardzo, bardzo spoko opcja, jeśli chodzi o tych, którzy, no nie wiem, mają albo mało candy, jeżeli chcecie otrzymywać dodatkowy candy. No ja za chwileczkę, no właściwie, dobra, szundo nie złapałem, więc tak, z Fablu, moje best buddy, tak, tutaj cyk, zróbmy sobie od razu, kupmy drugi atak. Aha, no i właśnie, jeśli chodzi o Pokédex, na początku widzieliście, z tego co liczyłem, było 1187 sztuk widziałem, złapałem 851, coś takiego, więc no 851, 39 shiny. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, ile wy shiny złapaliście. Teraz się kurczę pokręciłem z tymi informacjami, ale dobra, wracamy. Mój tutaj, co tu się wydarzyło? Mój tutaj z Fablu, cyk, mamy 100%, drugi atak już jest kupiony. Więc robimy, albo dobra, zróbmy tak, zróbmy Evolve najpierw, żeby otrzymać oczywiście atak Moonblast. Chociaż właściwie on nie będzie tak potrzebny, nie? Dobra, zrobimy Dazzling Gleama na drugi atak i będzie miał Moonblast. Bo ta setka, tak jak mówiłem, na PvP Moonblast, na rajdy i gymy raczej Dazzling Gleam. Więc mamy tutaj 100%, mamy już Moonblasta, Dragon Breath, Dragon Pulse. Bardzo, bardzo spoko i nie robimy Mega Evolve, właśnie, bo jeszcze nie rajdowałem żadnej Mega Altarii, ale udało mi się uzbierać z questów 900 Mega Energii, więc no na pewno będzie bardzo, bardzo spoko. Będę na, no, na dosyć długi okres będę miał Mega Energii na to, żeby tą Mega Altarię trzymać. Dobra, więc zróbmy sobie Power Up. Cyk, 2266, tak jak wam mówiłem. Yes, więc mamy kolejnego, co tu się wydarzyło? Więc mamy kolejnego Pokemona wymaksowanego z Fablu Candy XL. Widzicie, zostało mi 300, więc mam na jeszcze jedną Altarię. No i 16 000 candy tam chyba było, z tego co widziałem.
To zróbmy sobie jeszcze tak teraz. Wyjdźmy. Dobra, ja chciałem z mojego best buddy z moim Laprasem tutaj wbić. Zobaczmy, czy to się uda. Po jednej malince. Jeśli nie, no to trudno. Bijemy to następnym razem. Albo zaraz zrobimy sobie walki z R-kami. No nie, nie udało się. Nie udało się. Jeszcze pewnie zabraknie. Chociaż może? Nie, jeszcze zabrakło. Dobra, zobaczmy. Jest best buddy. Jest best buddy po jednej walce. Nice, nice, nice. To czekamy teraz na powiadomienie. Mam nadzieję, że w miarę szybko przyjdzie. Żeby tutaj nie zajmować wam zbyt dużo czasu. Dobra, chyba to powiadomienie nie przyjdzie. Nie będziemy tutaj tracić czasu na to, żeby przyszło. Ja zawsze lubię sobie robić screena tych moich best buddy. No a w szczególności tutaj Shundo, tak? No bo to jest 100% Ivy Lapras. Jak dobrze wiecie, mamy 2674. Cyk, ładnie, seteczka. Best buddy, ok. Dobra, powiadomienie nie przychodzi, także zróbmy sobie tak. Swap buddies, yes. I teraz Altaria. A, bo jedno mam w gymie. Shiny. Spoczko. Dobra, więc teraz mamy ją oczywiście wbitą na best buddy. Nie będę jej karmił, bo nie ma takiej potrzeby. Mamy tutaj ma na główce. No i oczywiście to, co robimy. Tak, oczywiście mamy 900 mega energii. Także wymaksowana Altaria. Ewoluujemy ją w mega Altarię. Po raz pierwszy w Pokémon Go dzisiaj. No już troszeczkę czasu. Od 17 oczywiście możemy to zrobić. Także mega Altaria. Registered to mega Pokédex. Spoczko. Ale nie była shiny. No ale trudno, trudno. To jest tutaj 50 level, widzicie. No nic nie widać. 3618. I tak jak mówiłem, typu Dragon i Fairy, tak? Także jak sobie tutaj klikniemy Altaria Mega Evolution Bonus, więc mamy dodatkowe candy do Pokémonów typu Smoczego i Fairy. Więc to bardzo, bardzo spoko jest na teraz ten event, tak? Do candy do Ralsów, do candy do Dratini, Bagonów, Gumi, co tam łapiecie, tak? Te wszystkie snabule i te nowe rzeczy, wszystko będzie dodatkowe candy, jeżeli będziecie mieli oczywiście mega ewolucję Altarii włączoną, tak? W sensie no zrobioną podczas gry na te 8 godzin. Także co? O, 470 milionów wpadło. No już 30 brakuje, niecałe 30 milionów. Także dobra, kochani, 39 shiny mega Altaria zrobiona. Z góry przepraszam, że ten odcinek nie był, wiecie, jaki. Ale mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!